Wymagania prawne. Jeśli wprowadzamy urządzenie elektryczne na rynek, to ktoś od nas czegoś wymaga. Kto? No teraz akurat Unia Europejska, czyli ma pewne dyrektywy, wskazówki. To jest taki nadrzędny cel. I z jednej strony mówi kompatybilność, radiówka, LVD, czyli bezpieczeństwo, ATEX to jest specjalne, eco też do niektórych, a całość oznakowanie C, wymogi innych rynków. No, i po co takie wymagania i skąd one się wzięły? Kiedyś, dawno, dawno temu, jeśli ktoś chciał dostarczyć w Stanach Zjednoczonych do wojska jakieś urządzenie, czyli być podwykonawcą, to wojsko powiedziało: Nie ma sprawy. Masz tutaj wytyczne, normy pewne, które standardy my się ich trzymamy i spełni. Są takie standardy, takie, takie. I między innymi był tam fragment: ok, my chcemy mieć kompatybilne to urządzenie, żeby wróg nam nie zakłócił tego, no ale też żebyśmy nie zakłócili swoich. Radioodbiorników, no i to tak się wzięło. Już nie o historycznych rysach, które jeszcze wcześniej sięgają. Powiedzmy, standardy głównie się wodzą z wojska. I to jest podstawowa rzecz, czyli jakieś przepisy, standardy, normy, ale niektórzy kojarzą spełnienie tych wymagań jako wysoką jakość, zadowolenie klienta, niezawodność, bo jeśli przetestujemy to urządzenie pod różnymi kątami, my to mamy większą pewność, że ono będzie niezawodne. Nie mamy stuprocentowej, ale sprawdziliśmy pewne czynniki, które wiemy, że statystycznie występują w środowisku i mogliśmy sprawdzić, czy to urządzenie nasze przetrwa. Bezpieczeństwo to co mówiłem jeśli system nam źle zadziała, może kogoś zabić jeśli albo po prostu, albo chociażby produkcję nam wyłączyć na chwilę co już są ogromne straty. Nie? Swobodny przepływ towarów to też nam umożliwia spełnienie jednakowych standardów na jakichś rynkach. To też pozwala nam dosyć swobodnie na przepływ towarów, zaufanie, funkcjonalność, że to nie będzie nam działało. Obowiązki w dyrektywach są opisane dla takich trzech, czterech w sumie. Yy, Upoważniony przedstawiciel to jest specyficzny organ, który może być powołany, ale dla producenta, importera i dystrybutora są. Różne obowiązki. Można wprowadzić taką funkcję położonego przedstawiciela, żeby wprowadzić na rynek Unii Europejskiej. I stajemy się importerem, jeśli wprowadzamy coś na rynek Unii Europejskiej po raz pierwszy. A jeśli wprowadzamy to pod swoim logo, to stajemy się producentem. Czyli mamy obowiązki producenta. I są obowiązane w dyrektywach, także zachęcam do przeczytania. I można powiedzieć tak, że dyrektywa. To cel nadrzędny, do którego mamy dążyć. Ogólne wymagania, a jak spełnić te wymagania? Możemy sobie powiedzieć, OK, jestem specjalistą, znam się na tym wszystkim, nie muszę nikogo pytać, wiem, że moje urządzenie spełnia tą dyrektywę. Czyli nie zakłóci nikogo i będzie odporne. No i bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś, kto to może ryzykować, no nie uwierzy nam na słowo, więc musimy się czymś podeprzeć. Możemy robić jakieś analizy. Ale najłatwiejszym i takim najbardziej zalecanym sposobem spełnienia wymagań jest kierowanie się przewodnikami pewnymi, czyli normy zharmonizowane. Sprawdzamy sobie, jakie są normy zharmonizowane z dyrektywą daną, bo każda dyrektywa ma swoje normy zharmonizowane i patrzymy, o, tu wydaje mi się, że w nazwie tej normy jest moje urządzenie. Czytam tak zakres tej normy i się faktycznie okazuje, że tam są wytyczne. Słuchaj, jeśli masz takie urządzenie, to. Zbadaj najlepiej to to i to na takich poziomach. A jak to zbadać? No to odwołujemy się jeszcze na metody badawcze, czyli to są te stanowiskowe, które już nie są zharmonizowane. No. Pytanie, czy normy zharmonizowane są obligatoryjne, czyli obowiązkowe. Nie, są dobrowolne. No 30 minut minęło. Są dobrowolne. Być może w tym drugim module powiemy trochę więcej jeszcze. Dobrowolne, czyli uznajemy, że spełniamy te dyrektywy odpowiednie, to wtedy możemy oznakować CE, i to nam daje taki paszport na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście mówię, różne rynki, różne wymagania. I to też jest własna deklaracja, bo czasem ktoś mi pyta: No dobra, robimy odporność w laboratorium, ale co jeśli ja cię oszukam, że to moje urządzenie. Tak, faktycznie nie przeszło tych testów odporności, a ja ci powiedziałem, że przeszło. Mówię, no to rób, przecież to jest twoja deklaracja, czy powiedzmy, twojego pracodawcy, czy kogoś, właściciela firmy i tak dalej, nie? To jest wasza deklaracja. Spełniliśmy to na podstawie norm zharmonizowanych, które nas zrobiło laboratorium akredytowane świetnie, tylko że to my weryfikujemy, czy to urządzenie, na przykład, przeszło test odporności. Nie wymaga się certyfikacji urządzeń, chyba że dla pewnych grup. No dobra, dyrektywy mają. Ogólny cel, swobodny przepływ towarów i musimy domniemać, że jesteśmy zgodni z tymi dyrektywami. Jeśli chcemy wprowadzić na rynek Unii Europejskiej, nie może stwarzać niebezpieczeństwa, czyli musi być bezpieczne. Ochrona zdrowia, życia, z tym się wiąże i różne zagrożenia, które muszą być wyeliminowane. I dyrektywy ogólnie obejmują różne obszary, w każdym praktycznie aspekcie życia. Nas, jako elektroników, producentów, importerów i dystrybutorów, dotyczą głównie dwie to znaczy dwa zakresy bo to nie są dyrektywy to są dwa zakresy efektywność energetyczna inżynieria elektryczna i elektroniczna to jest to to są te dyrektywy które być może będą nas dotykać dzisiaj tak naprawdę będzie tylko dyrektywie EMC i RED normy zharmonizowane tak jak mówiłem są opracowane i zatwierdzone przez pewną komisję co znaczy są zharmonizowane co znaczy wiecie Harmonizacja, czyli one są przyjęte przez wszystkie podmioty, powiedzmy przez wszystkich członków danej społeczności, grupy. W tym przypadku Unii Europejskiej. Wszystkie państwa stwierdzili tak, jeśli Komisja Europejska zatwierdzi taką normę, to możemy ją przyjąć. Czyli Komisja Europejska publikuje taki spis, a później one wchodzą dopiero do państwa. Państwo mówi, ok, jeśli Unia to wprowadziła, to znaczy jest dobre, i wprowadzamy do siebie. Jest tutaj pod tym linkiem. E, Spis tych standardów można się zapoznać. Jest to, tak jak mówiłem, przewodnik, dobrowolne wykorzystanie, domniemanie zgodności i najłatwiejsza droga, bo możemy robić swoje metody i niektóre koncerny, na przykład samochodowe, mają własne normy wewnętrzne, choć z reguły, z doświadczenia wiem, że one są wyższe, w sensie mają bardziej rygorystyczne wymagania niż te normy zharmonizowane, bo to jest minimum, jaki musimy spełnić, oczywiście, nie? No i dyrektywa MC i RED to już w następnym module. Dziękuję serdecznie.